Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk i miło mi Cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast, podcaście dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Naszym dzisiejszym gościem jest ekspert od no-code i automatyzacji, Mikołaj Brunka. Mikołaj jest również założycielem No-Code Work i można powiedzieć, że jest również apostołem, który zwiększa świadomość o technologii no-code wśród przedsiębiorców i twórców online. Razem z Mikołajem porozmawiamy o tym, czym w ogóle jest no-code, jak możesz go wykorzystać w swoim biznesie czy w swojej pracy, codziennej pracy jako twórca online. Porozmawiamy o tym, jakie korzyści niesie za sobą no-code, jakie są popularne narzędzia, od czego zacząć i czy to jest takie straszne, jakie na pierwszy rzut oka może się wydawać. Mikołaj zdradzi również wiele sposobów, które możesz wykorzystać, aby oszczędzić setki godzin i nerwów w ciągu roku. Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Partnerami odcinka są EduWeb, sprytna nauka online. EasyCard. Sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta. Loop Studio. Twój zaufany partner w świecie designu. Cześć Mikołaj, ja Ci bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie i bardzo mi miło. Słuchaj, robisz mnóstwo fajnych rzeczy, o części z nich, no ja tak jak mówiłem przed naszą rozmową, jestem w części z nich dużym laikiem, więc myślę, że jest sporo takich osób jak ja, bo to dość no-code jest takim nowym trendem, który gdzieś tam myślę, że dopiero się do szerszej takiej publiki dostaje, więc myślę, że dużo dobrego dzisiaj tutaj powiesz. Chciałem w ogóle zacząć od tego, jaki był twój sukces ubiegłego tygodnia. Mamy dzisiaj akurat sobotę, więc pewnie dużo fajnych rzeczy mogło się wydarzyć w kontekście zawodowym, osobistym. Tutaj dostałem ci kompletną dowolność. Jasne, jasne, pewnie. No to takim pierwszym, co mi przychodzi na myśl, to jest taka duża współpraca w naszej firmie, która została potwierdzona i to jest bardzo duża firma, w sumie 1000 ponad pracowników ma. I druga taka rzecz, która mi przychodzi, to są właśnie wywiady, które tutaj dostałem propozycję tutaj od ciebie, też będzie właśnie możliwość wystąpienia w przykładach przedsiębiorców, więc to są takie dwie duże rzeczy, które się wydarzyły w tym minionym tygodniu. Tak, właśnie widziałem wcześniej, właśnie widziałem, że Adrian wrzucał na swoje stories chyba właśnie tą informację. I tak, jak tak, stresujesz tak, się? Wiesz co, jest okej, mi się wydaje, bo to będzie tak właściwie pierwsza taka rozmowa w studiu, więc to może być taka nowa sytuacja, więc to rzeczywiście może być trochę stresogenne, ale tak ogólnie w takich rozmowach, a tak jak na przykład dzisiaj, to się czuję swobodnie, więc zobaczymy, wiesz, jak to środowisko, w którym wejdę jednak do tego studia, wiesz, tak wiesz, patrzysz na to studio zawsze tak, to jednak tak zobaczymy, jak na to zareaguje. Tak, ciekawe jest to, że pewnie oglądałeś wcześniej, skoro tam teraz wystąpisz, a teraz będziesz ty po drugiej stronie. Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Kiedy tam od kilku lat jakby, wiesz, oglądasz i tak dalej i nagle znajdujesz się właśnie, twój podcast tak samo słuchałem, czy to z Grześkiem, czy z innymi twórcami właśnie wcześniej słuchałem i wiesz, i też nagle tutaj występujesz. I to jest takie super po prostu, że możesz tu wystąpić, że wiesz, że ktoś ci ufa, że jesteś w stanie coś powiedzieć wartościowego. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. No kurczę, jak ja sprawdziłem twojego YouTube'a, pierwszy raz tak szerzej zobaczyłem właśnie po tym, jak Adrian rzucił, od razu cię skojarzyłem, że jesteś na Discordzie, że piszesz. Później wszedłem właśnie na twojego YouTube'a, zobaczyłem twoje materiały i mega mi się spodobało to, co robisz, więc no myślę, że nie mogło być inaczej. Jasne, jasne. No właśnie, no bo tak jak mówiłeś na początku, właśnie to jest dość nowa dziedzina w sumie no-code i dlatego stąd staram się właśnie szerzyć trochę to, te automatyzacje, żeby więcej ludzi to poznało. Po prostu tak jak mówię, że na Discordzie odpisuję po prostu osobom zainteresowanym, tworzę treści razem z moją dziewczyną, którą też prowadzę firmy, właśnie tworzymy treści na YouTubie i ten content, żeby właśnie szerzyć po prostu to, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć o no-code i automatyzacjach. Jasne. Pozdrawiamy dziewczynę i mam właśnie takie pytanie na start. Kim jesteś i czym się zajmujesz, żebyś mógł właśnie szerszej publice opowiedzieć troszeczkę więcej o sobie? Dobra, pewnie. To aktualnie zapewne jestem najbardziej znany jako właściciel firmy No-Code Work, która zajmuje się automatyzacjami, konsultacjami i aplikacjami tworzenia głównie w No-Code, jak sama nazwa wskazuje, oraz druga firma, którą posiadam, to jest Brunka Donice i to jest tak właściwie, jak sama nazwa wskazuje, produkujemy i sprzedajemy drewniane donice. To i też można mnie trochę powiedzieć, tak mi się wydaje, nazwać twórcą treści, tak jak tak wydaje mi się, no bo jednak tworzę właśnie te treści na TikToka, na YouTube'a, na LinkedIna trochę, więc jakby też można mnie tak zaszufladkować, wydaje mi się.
Właśnie wspomniałeś o tych doniczkach, ja znam twoją historię, znaczy pobieżnie ją znam, bo to jest tyle, ile widziałem gdzieś tam i chciałbym właśnie, żebyś na początku powiedział, zanim przejdziemy w ogóle do no-code'a, skąd wzięło się u ciebie zamiłowanie do technologii, do automatyzacji, jak to wszystko wyglądało? Pewnie, jasne. Więc to było tak w sumie, że ja miałem styk od zawsze z komputerem, bo pierwszy komputer u nas pojawił się w domu w 2005, więc jakby jak miałem w sumie kilka lat. Więc kwestia jest taka, że ja od zawsze miałem komputer i po prostu już mnie to od początku wciągnęło, zainteresowało mnie, jak to działa. Tak właściwie na początku nawet w sumie klikałem na pamięć, a potem z czasem tak właściwie jak te moje umiejętności poznawcze w ogóle wzrosły, to zacząłem tak jakby zacząć interesować się na jakieś fora, jakieś rzeczy szukać, trochę się poduczyć tego angielskiego, no bo jakby część gier, wiesz, w ogóle nie była spolszczenia i tak dalej. I od tego się to w sumie zaczęło. Takie nasilenie to było w sumie jak w 2015 z jednym znajomym właśnie działaliśmy tak bardziej, że naprawialiśmy różne rzeczy, komputery, stawialiśmy serwery, Linux, hostingi, i takie w sumie jakby taka złota rączka od informatyki, co będzie, czyli naprawa telefonu, naprawa komputera, postawienie strony, jakieś serwery Minecrafta, serwer TeamSpeaka i takie rzeczy. I jakby odtąd jakby wiesz, jakby w ogóle to dobrze się potoczyło moim zdaniem, no bo jakby wiesz, jak może się skończyć to, że dziecko jak ma kilka lat, dostaje komputer, no to wiesz, mogłem teraz być nałogowym graczem i tak dalej, ale poszło to w taką stronę, więc jakby bardzo się cieszę, że miałem w ogóle tę możliwość, jakby że tata kupił ten komputer, miałem możliwość i jakby te technologie zawsze się tymi interesowałem i kiedy w 2019-2020 zakładaliśmy pierwszą firmę, czyli Brungard, to tam jakby wszystko sam postawiłem, czyli tak właściwie stronę, sprzedaż, wszystkie połączenia, tak właściwie całą techniczną aspekt postawiłem ja. No i w tamtym momencie, jak już mieliśmy ogarnięte, wiesz, tak technicznie, czyli mieliśmy to wszystko połączone, to się pojawiło, że część rzeczy trzeba robić, jakby część rzeczy trzeba robić ręcznie, czyli wystawiać faktury, przekazywać do zakładu, no bo jakby my produkujemy te donice, informacje na temat tego, jakie to są donice, jakiego koloru, ile sztuk, i wtedy jakby znowu kolejny etap pakowanie, żeby to się nie pomyliło, czyli żeby donice nie poszły do innej, to wtedy jakby zacząłem się interesować właśnie, jak to może się dziać bez nas, no bo po co tak właściwie mamy siedzieć i klikać, jak my możemy zająć się marketingiem, możemy się zająć tworzeniem treści, jakby obróbką zdjęć, czy jakąś taką, wiesz, bardziej kreatywną. I w tamtym momencie właśnie zacząłem się interesować i zacząłem szukać takich narzędzi i znalazłem jak N8N, Make, wcześniej, akurat w tamtym momencie to się nazywał Integromat, Zapier, jakby i tym zacząłem się interesować. I miałem tak, że akurat tutaj występujący Grzesiek, który był, to wpadłem na jego kurs z Adamem Gospodarczykiem i zacząłem w sumie jakby wdrażać się w te automatyzacje już tak, wiesz, w taka rama kursu i tak dalej, że na początku sam, potem w ramach kursu, no i tak właśnie te automatyzacje się wdrożyłem, ale zaczęło się w sumie od tego, że jakby, że ta powtarzalna praca, jakby była, myśleliśmy tak, że po co my mamy wykonywać, skoro i tak może się to wykonywać bez nas całkowicie, że 0 sekund nam zajmie. Okej, i jesteś w stanie na przykład tak mniej więcej obliczyć, ile ci ta automatyzacja godzin na takie ręczne klepanie tych wszystkich rzeczy potrafią oszczędzić, nie wiem, w skali miesiąca albo w skali roku? Wiesz co, to było tak, że na samym początku, jakby teraz pewnie już nie obliczę, wiesz, bo już trochę tych automatów działa, wiesz, różnych zbieranie formularzy i tak dalej, ale na samym początku wtedy, no to było tak, że nam około godziny, półtorej, wiesz, zabierało, jak już rzeczywiście mieliśmy taki pik, rzeczywiście tam, że mieliśmy 40 zamówień, no to wiesz, jakby już wysyłanie, wtedy oni proszą, jakby wiesz, zakład prosi o listy, żebyśmy im wydrukowali, wtedy jeszcze musisz im napisać, że ten list ma iść do tego i tak dalej, no to nawet więcej pewnie wyjdzie, wiesz, że ta standaryzacja w ogóle jakby sprawiła to, że nie musieliśmy się o to martwić, też w ogóle ile stresu z tego, wiesz, odeszło, że jakby, że już samo się łączy i tak dalej, ale też jakby aspekt, o którym w sumie czasami nie myślimy w kontekście jakby takiej automatyzacji produktywności, to samo to przełączenie, czyli wiesz, że jesteśmy w skupieniu, a nagle ktoś dzwoni z zakładu, że potrzebuje to, to i to, albo wtedy, wiesz, przyjdzie zamówienie, no to trzeba wystawić fakturę, na fakturę kogoś się pytasz, na jakie dane i tak dalej, że wiesz, że to nawet całkowicie to, że jakby, że ten sam czas, ale to, że my nie musimy się przełączać pomiędzy taskami, jakby pomiędzy zadaniami. Okej, no faktycznie, można pracować głęboko, a to się samo dzieje, więc tak jak mówisz, nie odrywasz się od tych rzeczy. Chciałbym, żebyś rozwinął, czym jest no-code, bo rozumiem, że no-code nie nazywamy no-code'em tylko automatyzacji, że to jest coś głębszego. Tak, dokładnie. Znaczy, jeszcze to jest tak właściwie taki innowacyjny nurt i moim zdaniem jeszcze nie ma takiej jednej stricte
takiej wypowiedzi, która, wiesz, która mogłaby opisać no code, bo w mojej opinii to jest tak, że jakby prawie, wiesz, takie narzędzia jak MailChimp, jak MailerLite, to też jest no code, ale głównie chodzi o to w tej idei, że nie, żeby do tworzenia rzeczy niepotrzebny jest kod. Dosłownie nie musimy tworzyć kodu, czyli najczęściej za pomocą graficznych interfejsów możemy tworzyć automatyzację jakichś przesył danych z jednego miejsca do drugiego miejsca i nie musimy jakby, wiesz, zacząć kodować. Oczywiście to jakby musimy się wdrożyć też ten w no code, żeby żeby też sprawnie w tym działać, ale nie musisz uczyć się tego kodu, nie musisz poświęcić tam 2-3 lat zapewne, żeby być na jakimś poziomie tego kodowania, tylko że to się staje prostsze dla osób, które po prostu nawet w codziennym życiu są, chcą jakby właśnie tak jak twórcy online czy marketerzy, że oni też chcą usprawnić jakby swoje działania, a nie muszą się uczyć tak już stricte technicznych rzeczy, że ten czas do wdrożenia jest o wiele krótszy. Więc jakby to jest taka idea w sumie, żeby tworzyć rozwiązania, aplikacje czy właśnie automatyzacje bez po prostu użycia kodu. Okej, okay, a ile ci zajęła właśnie nauka no-code? Jak jest właśnie ta duża ta bariera wejścia? W sensie, czy na przykład, czy każdy taki na przykład, czy człowiek, który nie jest techniczny jak ja, jest w stanie się w miarę szybko tego nauczyć? Wiesz co, to jest tak, że odpowiedź brzmi, że to zależy. Więc kwestia jest taka, że jeżeli robisz coś na własne potrzeby, takie prostsze scenariusze, żeby z jednego miejsca do drugiego miejsca się przesyłała informacja, czyli na przykład, żeby się zbierała ci raz dziennie z twojego kalendarza rzeczy i wysyłało to jako SMS, albo przesyłała, że dotarłeś do domu na podstawie twojej lokalizacji i wysyłał do twojej dziewczyny, że dotarłeś jakby bezpiecznie do domu, to takie rzeczy tak, ale kwestia jest taka, że jak tworzysz już takie zaawansowane czasami procesy w firmach, to jakby to jest już ta bariera wyjścia wyższa. Do takich procesów, jak mówię, te początkowe, to jest tak dobre 2-3-4 godziny takiego zapoznania się z tym narzędziem, na przykład z Make'em. Ja akurat korzystam z Make'em najczęściej, albo z N8N. Z N8N jest trochę wyższa moim bariera wejścia moim zdaniem. Więc to jest takie kilka godzin. Jeżeli chce się już takie zaawansowane procesy, całe procesy w firmach, to jest już jednak tak kilkadziesiąt pod kilkaset godzin. Więc jakby to jest kwestia taka, że sam próg wejścia początkowy jest bardzo niski, dopóki nie chcesz jakby tworzyć zaawansowanych procesów. Wtedy no musisz po prostu poświęcić czas, rozszlifować te swoje umiejętności, ale sam próg wejścia jest dość niski, to jest na poziomie kilku godzin. A na przykład takie wprowadzenie automatyzacji faktur, o którym mówiłeś, ile nauka czegoś takiego zajmuje, przykładowo i wdrożenie? Wiesz co, to jest tak, że jeżeli byś sam chciał do tego dojść, to pewnie kilkadziesiąt godzin, coś takiego, ale kwestia jest taka, że da się robić i niektórzy udostępniają coś takiego jak blueprint, czyli że ty możesz sobie jakby ten cały proces, który jest zrobiony, możesz sobie go zaimportować, że tylko podłączysz tak właściwie swoje narzędzia, czyli tam używasz fakturowni, czy używasz tego, podłączysz tylko swoje narzędzie, a cała logika już została przez kogoś zbudowana. Więc jakby no to wtedy już zajmuje tam 5 minut na przykład. Ale samo dojście to już wydaje mi się, że już tak kilkadziesiąt godzin, bo jakby chcę powiedzieć to, że no-code jest ułatwieniem, ale nie jest, wiesz, tak na start aż taki prosty, nie? Bo jakby teraz aktualnie jest trochę właśnie tak, mi się wydaje przynajmniej, że tak słyszymy na rynku, że właśnie, że on jest bardzo prosty, że wiesz, że wejdziesz do narzędzia, już sobie zautomatyzujesz całą firmę. I chciałbym powiedzieć, że dajcie sobie czas. Po prostu, jeżeli chcecie, interesuje was ten temat, super, bardzo super, ale dajcie sobie czas, spokojnie eksplorujcie te narzędzia, spokojnie próbujcie jeden mały proces, nie porywajcie się od razu na jeden duży, ale tak chyba z każdą umiejętnością w sumie, czy nauką kodowania, czy jakąś inną, dajcie sobie jeden mały wycinek, 2 procesy, 3 procesy małe i wtedy po prostu dowiedzcie się dalej, do czego służą jakby iteratory, repeatery, czy jakieś inne, akurat w kontekście Make'a mówię, jakieś inne rzeczy po prostu, że dajcie sobie to, że nie porywajcie się od razu, że właśnie tak jak tutaj Robert mówi, że cały proces od razu fakturowania na przykład zrobicie. No okej, okay. Mi się na przykład nie wydaje, że właśnie też mi się wydawało, jak sobie myślę, na przykład mnie bardziej na przykład, żeby zacząć się tym mocniej interesować, w sumie szczerze mówiąc, miałem taką bardziej mentalną barierę, że wydawało mi się to na samym starcie skomplikowane, w sensie nawet mocno nie wgłębiłem się w temat, bo od razu jak słyszę jakąś automatyzację na przykład, to wydają mi się właśnie, mam w głowie te skomplikowane scenariusze, o których mówię, że trzeba ponad poświęcić kilkanaście godzin i dopiero wtedy, wiesz, zacznę. Okej.
To właśnie ja słyszałem tak właśnie w drugą stronę, wiesz, że każdy myśli, że tak właściwie czasami, wiesz, że czasami słyszałem tak od osób, które właśnie tak właściwie jeszcze nie rozumiały, czym jest to, że tak właściwie, wiesz, jaka jest wartość w tym, bo my to wyklikamy w 10-20 minut. Wiesz, i jakby właśnie ja takie też głosy słyszę, ale jeżeli w takim kontekście mówisz, no to tak jak mówię, że zacząć, po prostu wejść do narzędzia, spróbować dwa moduły zbudować, cokolwiek, jakby wiesz, żeby jak coś się zadziało, żeby ta endorfina już przyszła, żebyś już wiedział, że coś już umiesz. Tak, a jak to wygląda jeszcze u ciebie, powiedz mi, bo mówiliśmy o tym, że to jest po pierwsze oszczędność czasu, też nerwów i to, że mamy tą pracę głęboką, której nie przerywamy, bo nie przemieniamy się po prostu pomiędzy zadaniami, bo automat działa sobie w tle, a my robimy swoje rzeczy. Czy są jeszcze w ogóle jakieś inne korzyści, na przykład w kontekście dla twórców online, takich automatyzacji? Wiesz co, no to jakby, no to można powiedzieć stricte, że właśnie, że to, jak mówię, że oszczędność czasu, ale też oszczędność możemy tutaj pieniędzy, bo jeżeli byśmy musieli kogoś mieć do wystawiania, kogoś do tworzenia certyfikatów, to wiesz, to tutaj możemy automatycznie tworzyć certyfikaty, automatycznie się wysyłają faktury, na przykład automatycznie wysyłają się mailingi z upomnieniem, wiesz, że hej, zajrzyj do kursu, no bo wiesz, no bo automat sprawdza, czy ktoś wszedł. I jakby, no takie główne rzeczy, no to możemy już od razu jakby powiedzieć, że właśnie, że oszczędność czasu i oszczędność środków jakby i przez to jakby w drugą stronę możemy też powiedzieć, że dzięki temu możemy więcej zarabiać, no bo jeżeli ktoś jest soloprenerem, a czasami u twórców online to jest częste chyba, przynajmniej ja tak widzę. Tak, jest częste. To jest kwestia taka, że jako jedna osoba może zrobić więcej. Po prostu jakby, wiesz, więcej przez to zarobić, nawet po prostu można powiedzieć, że wiesz, że im więcej dzięki tobie robią automaty, no to na przykład podwajasz się, podtrajasz, czy jakby tu właśnie wspomniany Adam Gospodarczyk nawet mówił o 10-krotnym jakby zwiększeniu wydajności własnej. Że właśnie wtedy po prostu te rzeczy dzieją się za ciebie i jakby i ty możesz jakby wiesz wykonywać więcej w sumie pracy, no bo jakby teraz poświęcisz na marketing, zabierając ci faktury, przez co możesz więcej sprzedać i tak dalej, no taka po prostu pętla. No to też jest ciekawe, bo żyjemy w czasach właśnie, kiedy biznesy B2B, biznesy B2C potrzebują tak naprawdę wszystkiego, tak jak mówiłeś, że często są ci soloplenerzy, którzy tak naprawdę są jednoosobową armią, potrzebują identyfikacji wizualnej, potrzebują właśnie tych faktur, potrzebują zoptymalizować jakieś procesy sprzedażowe, czy chociażby SEO zautomatyzować. I jak według ciebie ważny w tym całym procesie jest no-code? Jak byś go dał w takiej hierarchii? W sensie, rozumiesz, jak jest ważny po prostu no-code w przypadku osób właśnie, które mają małe biznesy albo są solo przedsiębiorcami, bo o tym się jakoś głośno nie mówi, bo to dopiero wchodzi, ale tak jak mówisz, to już można pewne wnioski wyciągnąć po prostu. Tak, pewnie, bo tutaj jakby jeszcze do no-code dodałbym trochę AI, bo jakby to też często wykorzystujemy w automatyzacjach AI, więc tutaj bym powiedział tak, że kiedy zaczynasz w sumie, i no jakby nie oszukujmy się, czasami to jest mało środków, po prostu osoba albo startuje, albo ma jakieś oszczędności jakby i chce po prostu niskim kosztem to zrobić, to tutaj automatyzacje mogą przyjść tak, że jakby że na początek na przykład możesz wspomóc się właśnie AI-em, czatem GPT, żeby jakby zacząć jakby chociaż tematy jakieś, żeby treści jakieś zacząć. I nie jestem, osobiście powiem tak od razu, nie jestem fanem tworzenia dosłownie treści przez AI. To jeszcze nie jest ten moment, więc chociaż czy do inspiracji, czy do właśnie korekty, żeby pod SEO, tak jak tutaj wymieniłeś właśnie, że pod SEO treści one są wtedy wypunktowania H2, H3, słowa kluczowe i dostosowanie, czy Midjourney wykorzystać na przykład, tak jak mówiłeś, do identyfikacji, no to kupujesz jedną subskrypcję, już szukasz jakby jakiejś inspiracji, jak coś tworzyć, jak zrobić landing page'a, jak zrobić stronę, no i wtedy jakby przychodzą znowu narzędzia no-code, czyli takie jak Webflow na przykład, albo Framer do tworzenia stron i wtedy jakby takie narzędzie wykorzystujesz do budowania, no bo tam graficznie znowu budujesz, tak właściwie, więc ten proces da się zrobić tak, że te narzędzia no-code na sam start, jeżeli nie masz dużo środków, to możesz wyklikać większość samemu, czy to stronę, czy pod SEO, czy grafiki, tak jak Midjourney, czy proces sprzedażowy, no to możesz sobie jakby zacząć tworzyć automaty, które na przykład w 5 minutach po wypełnieniu formularza dadzą odpowiedź komuś, że hej, już pracownik się tym zajmuje, no to już jakby w kontekście tego, że niektóre firmy opowiadają w ciągu 24 godzin, 48 godzin, no to ty już tak właściwie już jesteś wygrany, bo coś odpowiedziało. I wtedy jakby, wiesz, ty się zajmujesz, tu mi na przykład dostałeś powiadomienie na telefon, więc to jest jakby, no tutaj akurat mówiliśmy w kontekście
w kontekście nie wyrywania się, no ale na sam początek no to zależy ci jednak, żeby mieć tą sprzedaż, no to wiesz, dostajesz powiadomienie na telefon, bo automat powiedział, że ktoś wypełnił formularz, ty od razu zajmujesz się do wyceny, do, nie wiem, do kontaktu, do umówienia Discovery Calla, czy jakiejś innej aktywności i już tak właściwie przez to ty jesteś na wygranej pozycji, bo odpowiedziałeś po prostu pierwszy. To nasuwają mi się dwa pytanka odnośnie tego, co mówisz. Pierwsze jest takie, czy właśnie, bo nie mamy tych środków, ile mniej więcej kosztuje takie wdrożenie takich podstawowych automatyzacji, może jakichś narzędzi, które wykorzystamy do tego, czy ile tak mniej więcej, tak szacunkowo, ile trzeba wydać po prostu, na jaką kwotę trzeba tutaj się nastawić? Wiesz co, to jest tak, że jakby na sam początek to właśnie ja preferuję, jakby preferuję, w sensie mówię, że lepiej to właśnie samemu wdrożyć, bo jednak wiesz, jakby tak najlepiej. Narzędzie to jest koszt najczęściej, to jest kilkanaście dolarów miesięcznie, wiesz, jakby więc to są takie koszty, ale w kontekście tego, że jeżeli myślimy, że potrzebny by nam był, nie wiem, teraz jakby jakiś deweloper, który nam postawi stronę za 30 tysięcy, no to jednak te 12 dolarów, wiesz, miesięcznie, gdzie sami możemy wyklikać, no to już jest trochę różnica. Więc jakby same wdrożenia to, wiesz co, bardzo różnie. To są od kilkuset złotych do kilku tysięcy, po mieliśmy realizację nawet na kilkadziesiąt tysięcy, więc to naprawdę, wiesz, to od konkretnego procesu zależy naprawdę, więc tutaj nie powiem ci szczegółu, bo wiesz, bo to jakby powiem jedną rzecz, kwotę i ktoś się zafiksuje na tej kwocie, a jednak przyjdzie, wiesz, z mniejszym procesem. No to wiesz, wiadomo, że to będzie na przykład kilkaset złotych, ale ktoś przyjdzie, no tak jak mówię, z całym procesem, na przykład, wiesz, tworzenia treści, jakby wiesz, od A do Z, no to już wiadomo, ten koszt rośnie. Jeżeli tutaj mówimy o samych narzędziach, no to mówię, tutaj musimy ustawić sobie taki mindset, że okej, my płacimy na przykład subskrypcję, ale dzięki tej subskrypcji ty nie musisz płacić kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy na przykład komuś, jakiejś osobie, więc jakby w ten sposób bym to po prostu ujął. Jeżeli chcesz, jeżeli jeszcze jakoś nie odpowiedziałem, to daj pytanie jakieś. Nie, jest okej. Jeszcze chciałem cię zapytać właśnie o jakieś już gotowe narzędzia, rozwiązania, które są na rynku, które na przykład, z których korzystasz jako sam, jako twórca przykładowo. No ja na przykład z takich rozwiązań znam Anchora, tak? Bo to chyba możemy zaliczyć go do tego, że na przykład publikuje podcast automatycznie na... Tak, pewnie. No bo jakby też możemy tutaj w kontekście no-code'u powiedzieć, że te automatyzacje to jest po prostu jakby łączenie narzędzi po API. Że jakby, że jeżeli narzędzie w sumie ma API, no to też jakby możemy nazwać to, że tym no-code'em możemy się połączyć za pomocą Make'a czy innych narzędzi. I te narzędzia, których tak codziennej pracy mi się wydaje dla twórcy online, to są w sumie narzędzia takie jak Buffer, czyli do publikacji treści. Na pewno bym wybrał tutaj Airtable. To jest taki jakby bazodana, ale taki jakby arkusz Excel. Bardzo polecam się zapoznać z tym narzędziem. I tam możemy planować sobie różne rzeczy. Tam możemy spisywać naszych kursantów, tam możemy jakby spisywać sobie treści, jakie mamy planować te treści, jeżeli odpowiednio właśnie połączymy je z Bufferem. Na pewno bym powiedział Loom. Narzędzie Loom to jest takie narzędzie do nagrywania jakby wideo, one są od razu wrzucane na serwer i mamy w schowku od razu link do nagrania, które nagraliśmy, jak komuś chcemy coś pokazać, bo właśnie dla twórców online to jest przydatne, jak komuś jakieś konsultacje, czy komuś coś chcemy pokazać, wytłumaczyć, to tak wydaje mi się te narzędzia. Oczywiście, no tak jak mówię o tym już Make'u, już tutaj kilka razy padł, Make.com to jest konkretnie narzędzie, czy jeszcze jakieś narzędzia mi przychodzą. Na pewno AI, chat GPT, tutaj wykorzystanie czata na pewno, bo tutaj w wielu, wielu rzeczach może nam pomóc i tak na pierwszy myśl mi przychodzą te narzędzia. Mega, o wielu słyszałem, z niektórych nie korzystałem, my sami też na przykład u siebie korzystamy z Airtable też, z niektórych bawiliśmy się właśnie w generowanie postów, to Chrisu ogarnął, automatyczne właśnie po połączeniem czata i ankiety jeszcze fajne się w tym robi, ładne nawet wyglądają te ankiety robione w Airtable, które gdzieś tam można do kursantów wysłać. Tak, nie trzeba wychodzić w sumie z tego poza narzędzia, że się wysyła od razu do kursanta ankietę i od razu to trafia w trybie natychmiastowym do tego, więc tak, to jak najbardziej. Hej, mała przerwa na szybkie ogłoszenie. Uruchomiliśmy Digital Creators Newsletter, dzięki któremu już zawsze będziesz na bieżąco z naszymi materiałami. Dodatkowo w środku czekają na ciebie fajne polecenia książek i wartościowych treści. Link znajdziesz w komentarzu, a tymczasem wracajmy do odcinka. Wspominałeś o tym, że uczyłeś się właśnie u Adama i u Grzegorza tego wszystkiego i chciałem cię zapytać teraz, jakbyś do tego podszedł, mając tą wiedzę, którą masz teraz, jak podszedłbyś do tego procesu nauki od zera, gdybyś po prostu wiedział to, co teraz wiesz, nie zakładając, w sensie wiedziałbyś, jak przejść tą ścieżkę, gdybyś ją przeszedłeś, jak byś po prostu, od czego byś zaczął naukę, żeby po prostu się tego jak najszybciej i najskuteczniej nauczyć?
Ja bym zaczął ten proces od tego, że wybrałbym procesy, które chciałbym zautomatyzować, czyli jakby zacząłbym myśleć o procesach konkretnych i wtedy podzieliłbym je na małe chunki, na małe po prostu rzeczy. Wtedy jakby zacząłbym szukać, jakie są dostępne narzędzia. Czyli jeżeli, bo nie zawsze musimy wykorzystać make.com. Na przykład jeżeli chcemy zautomatyzować mailing, no to zacznijmy szukać narzędzie do tego, żeby znaleźć narzędzia do mailingu, czyli na przykład MailerLite, MailChimp, GetResponse, takie narzędzia i jakie one oferują już automatyzację, czyli co tam możemy zrobić. I jakby wtedy, jeżeli będzie niewystarczające to, co potrzebujemy, to zainteresowałbym się, czym w ogóle wygląda, czym jest API, czym jest zapytanie HTTP, w jaki sposób możemy dane rzeczy, na YouTubie pełno jest akurat treści na temat tego, jak właśnie wyrobić zapytanie HTTP, czym są narzędzia takie jak Make.com, N8N czy Zapier. Ja akurat najbardziej polecam Make.com. W ten sposób bym po prostu zaczął wchodzić do tych narzędzi i zobaczyć, jak my możemy odpytać dane narzędzie o dane potrzebne nam informacje. I wtedy możemy kolejno jakby uczyć się dalszych rzeczy, czyli zajdzie nam potrzeba jakby w tym dalszym procesie kolejnego narzędzia, to nauczmy się kolejnego narzędzia, zobaczmy, czy je możemy podłączyć, jakie ma dokumentację API, co możemy z tym zrobić i tak po prostu takimi chunkami zrobić. Ja jeszcze jakby widząc to, że na rynku jest właśnie potrzeba tego, że jakby, że dużo osób chce się nauczyć tych automatyzacji, że to jest potrzebne jakby i w sumie jakby zaczynamy tak właściwie taką erę, że dopiero zaczyna to wzrastać tak właściwie ten no-code i te automatyzacje, to w najbliższym czasie planuję stworzyć właśnie kurs razem z moją dziewczyną i wypuścić ten kurs właśnie dla osób, które chcą się nauczyć już stricte no-code'u, automatyzacji, tak na potrzeby już takie bardziej zaawansowane, takie profesjonalne, jak o których tych mówiłem, że te kilkadziesiąt, kilkaset godzin potrzebne i ta moja wiedza, która już jakby no słyszałem od kilku osób nieskromnie, że jakby, że mam trochę tej wiedzy już, więc jakby, że ona będzie zebrana w taki kurs, żeby właśnie ułatwić tym osobom to wejście w ten no-code, żeby te wszystkie rzeczy, które ja popełniłem, te błędy, żeby ktoś już nie musiał ich po prostu popełniać. Mega fajna sprawa. Dwa pytanka odnośnie twojego kursu. Pierwszy, czy to będzie taki kurs, gdzie człowiek zupełnie zielony jak ja będzie mógł sobie wejść i nauczyć się od podstaw do jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy, czy to już raczej będzie tak, że ktoś musi mieć styczność po prostu z automatyzacjami, żeby to wszystko zrozumieć? Właśnie moim założeniem jest to, że właśnie, żeby nie ma potrzeby tej, ja będę starał się jakby przez pierwsze materiały właśnie wprowadzić trochę zajawki takiej technicznej, jak to wygląda i właśnie zależy mi na tym, żeby właśnie osoba od jakby osoby, która ma po prostu komputer, mogła korzystać z automatyzacji, czy to właśnie na potrzeby firmy, czy na własne potrzeby, ale żeby jakby od zera do tak właściwie osoby, która może automatyzować i dalej się rozwijać, bo wiadomo, że też kurs to jest początek tej naszej drogi, że jakby chcemy też właśnie robić jakby żebyśmy się spotykali raz na jakiś czas, bo wiadomo, że ta wiedza, czasami te case'y, które są konkretne, to wiadomo, że po prostu osoba, tak jak ja na przykład je przerobiłem, już je zrobiłem, no to jakby mogę od razu powiedzieć rozwiązanie, więc to jest ważne, ale odpowiadając już na stricte pytanie, to tak, osoba, która początkowa, będzie początkująca i nie ma styku jakby z żadnymi narzędziami, co to jest HTTP, co to jest API, jak to połączyć i tak dalej, to taka osoba może spokojnie wejść do kursu i jakby i na koniec moim jakby celem jest to, żeby ona już stworzyła dwie, trzy pierwsze automatyzacje, żeby mogła już jak wiedzieć, już zacząć tą swoją przygodę i mogła wdrażać je i jakby dzięki temu czerpać w sumie czy korzyści jakie w sumie chce, czyli zależy na właśnie tym mniejszym rozproszeniu, czy pieniądzach, czy czasie. Super, fajnie, że tam mówisz o tym, że będzie własny taki projekt do zrobienia, bo myślę, że to chyba jest najważniejsze, bo tam teoria teorią, ale później, żeby to jednak w praktyce wykorzystać. A kiedy planujesz w ogóle wypuścić kurs? Mniej więcej. Wiesz co, to pewnie te przygotowanie jakby zaczynamy teraz, być może to będzie końcówka roku, być może to będzie następny rok, jakby teraz tak jakby jeszcze rozwijamy firmę w ramach usług, jakby teraz jeszcze się układamy, jakby zatrudniamy też różnych ludzi, więc jakby to trochę nam teraz jakby czasu zajmuje jeszcze ułożenie już tego core'u, tak właściwie biznesu i jakby i stąd jeszcze jakby widzimy, że jest potrzeba na rynku, to chcemy po prostu ludziom po prostu pomóc, żeby mogli też się wdrożyć. I jakby to też jakby pozwoli nam, żeby szerzyć
w ogóle samą wieść o tych automatyzacjach, no bo tak jak mówiłem na początku właśnie, tworząc treści, to zależy na tym, żeby więcej osób się dowiedziało, bo to jest fajny trend, który może wielu osobom ułatwić, poprawić, a w sumie jeszcze niewiele osób o tym wie. Mega fajnie, ja czekam, jak będzie, to możesz podesłać, to chętnie się podzielę, bo myślę, że wielu osobom będzie w stanie super, pomóc. Dzięki. Chciałbym przejść do takiej sekcji, bo zapytałem też kilka osób na, no to znaczy cały Discord, zapytałem o to, czy mają jakieś pytania i pojawiło się kilka pytań, które myślę, że fajnie byłoby zadać. Pierwsze zadał Maciek Marek i zaczął od tego, kiedy w ogóle zacząć wdrażać automatyzację? Czy jest taki moment, kiedy to faktycznie jest niezbędne? Czy od samego startu warto to robić? Czy jednak jest tak, że dopiero w jakimś momencie, gdzie na przykład coś nam obserwuje dużo czasu, wtedy to wdrażamy? Jak to wygląda według ciebie? Wiesz co? Kiedy warto zacząć automatyzować, to ja bym powiedział, że od zaraz, od teraz. To jest ciężkie pytanie, ponieważ no właśnie tak jak mówisz, że na samym starcie czasami to jest tak, że właśnie że te automatyzacje mogą nam jakby zabrać więcej czasu niż ten core biznesu, tak właściwie, czyli zająć się tą sprzedażą i tak dalej. Ja bym powiedział tak, że jeżeli ktoś mówi w kontekście firmy, to bym powiedział, że warto zacząć automatyzować, kiedy robimy coś już w jakiś powtarzalny sposób. Wiemy, że to się nie zmieni. No albo przynajmniej w perspektywie, nie wiem, tam miesiąca, dwóch. Wiemy, że to się nie zmieni na razie. Ja bym od tego zaczął, że wiemy, że ten proces tworzenia treści, tworzenia mailingu, wysyłki mailingu, wrzucania treści na social media, nie wiem, wystawienie zadań do montażysty, że te rzeczy powtarzalne i wiemy, że one będą się działy. No bo tak właściwie, jeżeli zrobimy automatyzację rzeczy, która wykona się raz, no to klikniemy raz i zapomnimy, no to szkoda czasu na to. Więc ja bym powiedział, że rzeczy, które chcemy zautomatyzować albo ustrukturyzować, bo czasami po prostu automatyzacje przychodzą tak, że jakby jesteśmy trochę, ktoś chce się jakby podstawić przed ścianą, że musi to ustrukturyzować ten dany proces, bo on jakby jest totalnie rozwalony, jakby 10 osób za to trzyma jakby pieczę i wtedy jakby ta osoba chce to ustrukturyzować i następnie zautomatyzować. A jeszcze tutaj dodam, a w kontekście takich personalnych, to moim zdaniem to od zaraz, bo jeżeli ktoś ma iPhone'a, czy jakby jest w ekosystemie Apple, to ma shortcutsy i w sumie już z tego można zacząć korzystać, polecam sprawdzać. Jeżeli ktoś ma Windowsa, to Auto Hotkey, takie narzędzie, albo Macro Recorder. Też mam materiały na ten temat na naszym kanale NoCodeWork, to można, warto zajrzeć. A jeżeli ktoś chce jakby używać Make'a już tak bardziej rozbudowanych, to też jest plan free. Jeżeli ktoś chce przetestować narzędzie, to też jest plan free, a to jeszcze tak, że tak powiem, zareklamuje się, ale też może wiele osób pomóc. To ja na kanale, właśnie na naszym kanale jest też materiał o tym, jak zacząć w ogóle z Make'em, jak wejść do Make'a, więc jakby no tak właśnie materiał YouTube darmowy narzędzie, więc już można tak właściwie zacząć i próbować w ogóle automatyzować. Tak, już tutaj bez wymówek, że nie można, bo nie mam pieniędzy, albo bo to za trudne, bo tutaj macie dokładny poradnik, link będzie w opisie. Mam też pytanie od siebie w sumie, bo teraz pomyślałem o dwóch rzeczach, które robię i w sumie, które są dość powtarzalne. Jedna jest bardziej, w moim przynajmniej przekonaniu, bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o automatyzację, ale czy tak jest, to zaraz się dowiemy od specjalisty. Pierwsza to jest taka, że jeżeli mam MailerLite'a, gdzie mam sekcje w copywriterze zawsze te same, tylko treść się zmienia, to rozumiem, że to można pewnie łatwo zautomatyzować i zrobić tak, żeby wpisując coś w rubryczki, samo się podstawiało i ustawiało godzinę i tak dalej. Tak, dokładnie. To tu jest jakby, to już nawet taki case przerabialiśmy sobie kilka razy, że jakby, że zaczynasz właśnie w Airtable najczęściej albo w jakimś innym narzędziu, najczęściej wykorzystujemy do tego Airtable. Tak jak mówisz, ustalasz raz jeden wzorzec, to się wstawia do po prostu odpowiednich miejsc w HTML-u, wysyła się do MailerLite'a i możesz już nawet w samym Airtable, jeżeli wybierzesz datę wysyłki czy do jakiej grupy i sobie to jakby zdefiniujesz na poziomie scenariusza w Make'u, to tylko klikasz raz i ustawisz ten cały scenariusz, to ustawisz tylko raz w Airtable'u i w sumie już wysyłka dzieje się za ciebie. No to już mi się mega podoba. To jest rzecz, którą muszę na pewno przekminić, bo tak sobie pomyślałem, że w sumie zawsze muszę przeklikiwać, potem kod mi się wysyła, później dalej. Jeszcze często się pomylę, bo kliknę coś nie tak, to więc w sumie fajna sprawa. A druga rzecz, bo na przykład mówiłeś o bufferze, ja nie korzystałem, albo może znasz też inny sposób, bo przykładowo jak kręcę rolki albo TikToki, chociażby tutaj dla DCC, to mam ten problem, że włącza mi się trochę leń, tutaj muszę się przyznać bez bicia, i że na przykład wrzucę na YouTube'a, a później mi się nie chce, wrzucę na inny dzień na Instagrama, a inny na TikToka. I dlatego, bo powiedziałem, że to jest bardziej skomplikowane, bo na Instagramie mamy hasztagi i na przykład w rolkach wybieramy tematy,
które mają tam trzy tematy, można wybrać. Na TikToku daję trochę na przykład inne hasztagi i czy Buffer albo inne narzędzie jest mi w stanie pomóc to, żebym jedną rolkę mógł z różnymi na przykład opisami i z ustawieniami wrzucić pod na daną platformę? Tak. Wchodząc jakby do Buffera, czy do jakichś innych narzędzi, na przykład Publer, tak, tam możesz jakby ustawić sobie na konkretny dzień z różnymi hashtagami dla różnych platform i my jeszcze do tego czasami dodajemy to, że wychodzimy właśnie przez właśnie te połączenia do Airtable'a i osoba jakby już dosłownie w tabeli jednej jakby planuje wszystkie treści i tam dosłownie jakby wszystko wrzuca, od hashtagi różne, to jeszcze możemy właśnie z OpenAI-em podłączyć, czyli chatem GPT, który nam tam może dodać te hashtagi jakby w locie nawet, więc jakby my jeszcze wychodzimy z Airtable'a, ale tak, jakby tak jak mówisz, że taka standaryzacja, bo nawet czasami zapewne jest tak, że jak chcesz wstawić tą rolkę, to zapewne wchodzisz na te release'y, już przeglądasz i tak dalej i już tu jest, wiesz, już nie masz tego bodźca. Tak. Robię dokładnie tak, że patrzę, jak robiłem poprzednie i przez to w sumie tracę czas, żeby zobaczyć, żeby później zrobić taki sam. No, tak jest. No. W sumie nie pomyślałem o tym, tak jak teraz powiedziałeś, dopiero tak z boku na to popatrzyłem i faktycznie tak jest. Właśnie w kontekście poprzedniego jeszcze pytania, jak zadałeś, właśnie, że czasami wyjście z tych narzędzi, czyli wyjście z tych interfejsów, to jest tak, że wiesz, że ty masz standaryzację, czyli masz po prostu zrobić robotę, wstawić w tabelę tekst, jeden, drugi, trzeci grafikę i ty już nie musisz się, tak jak mówisz, przeklikiwać tam po kolei i tak dalej, tylko po prostu wrzucasz tekst, klikasz jeden przycisk i w sumie to jest dosłownie jeden przycisk, który klikniesz, nie? Jakby wiesz, nie musisz tam więcej przeklikiwać. No, mega, już się dużo fajnych rzeczy dowiedziałem. Będę musiał sprawdzić po naszej rozmowie. Mam też pytanie od Norberta. Właśnie o tym, co mówiłeś przed chwilą, że jeżeli ktoś ma iPhone'a, można pewne rzeczy zautomatyzować. Norbert pyta, jakie są przykłady po prostu takich ciekawych automatyzacji, które mogą nam uprościć codzienne życie? Niekoniecznie może pracę, ale takie codzienne, pracę też, ale takie codzienne życie po prostu. Mm-hmm. Co na przykład ty znasz fajnego, albo co sam masz u siebie wdrożone? Mówiłeś na przykład o tym, że można dziewczynie wysłać wiadomość, że się, nie wiem, zbliżamy przykładowo, albo gdzie gdzieś jesteśmy. Co jeszcze takiego można zrobić? Wiesz co, taka najbardziej, która mi przychodzi już tak w kontekście codzienności, to jest automatyzacja, która mi przynajmniej daje dużo spokoju, bo taki lekki kontekst, jakby ja ogólnie robię dużo bardzo notatek, bardzo dużo myśli zapisuję i czasami to jest jakby, czasami to jest Messenger, czasami to zapiszę na tablecie, jakby, bo mam rysik do tego, czasami zrobię to w Notion, czasami zrobię to w innych miejscach i tak dalej. Tak sobie było kiedyś. I wprowadziłem sobie automatyzację, która polega na tym, że zaczyna się wszystko od shortcutsa. To się da zrobić pewnie też na autochotki, jeżeli ktoś korzysta z Windowsa, ale właśnie zaczyna się od shortcutsa, że ja mówię dosłownie notatkę czy zadanie, które potrzebuję. I następnie ta automatyzacja bierze to jakby te wszystkie słowa, które powiedziałem. OpenAI stwierdza, która to jest z kategorii. Czy to jest biznes, czy to jest prywatne, czy to jest sprzedaż, czy to jest marketing. Tak, i to są kategorie, które mam. I następnie stwierdza, czy to jest zadanie, czy to jest notatka. I w tej automatyzacji następnie to idzie do Notion i trafia do odpowiedniego inboxa, czyli że mam inbox sales, CS, marketing i prywatne. I to trafia jakby, wiesz, automatycznie, że ja nie muszę wchodzić do tego Notion, otwierać odpowiedniej jakby strony, wpisać i tak się rozpraszać, tylko ja to mówię i to już automatycznie samo do tego ląduje, ale tutaj ważne zaznaczenie, czyli że zautomatyzowałem to dzięki temu, że wybrałem jedno narzędzie, które jest miejscem, takim docelowym miejscem prawdy. I to jest bardzo ważne moim zdaniem w produktywności, jak tutaj mówimy, że to musi być ustalone jedno narzędzie, jedno miejsce. Że wiesz, że ja kiedyś miałem tak jak mówiłem, Evernote'a, Messengera, Message i tak dalej, miałem w pełno miejscach, ale mówię, okej, dość, jakby nie mogę tak robić i po prostu wybrałem jedno narzędzie, do którego wszystko trafia, więc jeżeli nawet ktoś by miał wyciągnąć z tego podcastu jedną rzecz, to wybierz, drogi słuchaczu, jedno narzędzie, do którego będą trafiały wszystkie twoje notatki, wszystkie twoje zadania i po prostu z jednego takiego źródła prawdy korzystaj, bo wtedy czasami się po prostu można pogubić i wtedy ja wiem po samym sobie, wtedy się pojawia stres, że wiesz, a gdzieś zapisałem, a to zapomniałem, a gdzieś zostawiłem, a nie wiem, pojechałem i kartka została w domu, więc jakby wybierz jedno narzędzie, no i do tego jakby te automatyzacje można dobudowywać. A jeszcze tak w kontekście takich innych, no to ja bym poszukał, co możemy zautomatyzować choćby na naszym telefonie, tak jak mówiłeś, że jeżeli mamy iPhone'a, to mamy shortcutsy, jeżeli mamy Androida, to jakieś inne rzeczy, żeby już jakby tak właściwie te połączenia można było robić.
Ja zrobiłem sobie najbardziej zaawansowaną rzecz. Dwie rzeczy sobie zrobiłem, dwa skróty. Słuchaj, moje dwa najbardziej zaawansowane. Pierwszy jest taki, że kliknę trzy razy tutaj, to mi się zmienia kolor na... Wyłącza mi się kolor. A drugie mam taki, mam drugi taki skrót, to też taka ciekawostka, bo kiedyś go znalazłem, gdzieś chyba na TikToku, że jak telefon ci się zaleje, to włączasz tam i można poziom tych wibracji ustawić, że ci po prostu wodę wypluwa z telefonu. I tu mam pytanie, czy nie wiem, na twoim kanale może znajdę jakieś rzeczy, które mógłbym sobie na przykład wdrożyć po naszej rozmowie na iPhone'ie? Macie coś wiesz takiego? Wiesz co, stricte o shortcutsach nie mam jeszcze, ale w sumie to jest bardzo dobry pomysł, żeby już jakby pokazać, wiesz co, nie, przepraszam, mówię źle. Mamy webinar, który właśnie mówił o tym, jak w shortcutsach zrobić te rzeczy. I właśnie na ostatnim webinarze mówiliśmy o tej automatyzacji, o której mówiłem, o tych zadaniach, o tym oraz dwie inne automatyzacje na shortcutsach, więc tak, webinar. Okej, okay. I on jest zapisany na YouTubie. Tak, on jest zapisany na YouTubie. Ja przestudiuję dzisiaj, też podlinkuję. Więc jakby tam są scenariusze. I osoby, które zapisały się na mailing, dostały mailing z tym, żeby jakby te scenariusze i to wszystko tam było dołączone, więc jeżeli ktoś chce, to może dołączyć, tam powinien być w opisie mailing i ja podeślę za jakiś czas jeszcze raz ten scenariusz. Fajnie, ten. Fajnie. To ja na pewno dołączę po rozmowie. Mam jeszcze takie pytanie od Maćka kolejne w sumie. Bo dużo już pracujesz przy tych automatyzacjach, dużo tego widzisz w różnych firmach, już masz, po prostu potrafisz, widzisz pewne powtarzalne rzeczy, które gdzieś się tam pojawiają, w tym błędy. I chciałem cię zapytać, jakie są takie najczęstsze błędy, które gdzieś tam popełniają twórcy, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają dane automatyzacje, które często się po prostu pojawiają i dla nas, jako na przykład dla mnie jako twórcy, nie będą oczywiste, ale dla ciebie jako osoby, która gdzieś już w tym trochę siedzi, zna się na tym temacie, dostrzegasz po prostu pewne powtarzalne błędy. Dobra, to ja bym powiedział tak, no bo jakby właśnie automatyzacja ma uchronić nas przed tymi błędami, nie? No taki jest cel. Mhm. Więc powiem tak, po pierwsze to jest stworzenie automatyzacji idealnej, a nie takiej jak jest. W sensie, że proces, czyli jakby no automatyzacja to jest odtworzenie procesu, że proces jest idealny, a nie taki, jaki jest de facto, że jakby wiesz, że po prostu tak chcielibyśmy, żeby wyglądać, a no tak rzeczywistość nie wygląda, no to jakby to jest pierwszy problem. I drugi problem to jest czasami wprowadzenie automatyzacji i nie zapytanie się członków zespołu. Okay. Czyli wiesz, nie zapytanie się o wszystkich rzeczy po prostu, albo nieodpowiednie jakby wytłumaczenie, dlaczego to robimy, po co to robimy, że to nie jest, żeby was zastąpić. Wiesz, że to automatyzacja, tak, to co tak, to mnie tak, zastąpi. Tak, no tak, tylko, to już pracę stracę. No właśnie, tylko chodzi o to, żeby to tobie właśnie jakby osoba, która jest odpowiedzialna za na przykład tworzenie treści, jakby wstawianie, że to ma tobie ułatwić pracę, żebyś tym mogła poświęcić czas na kreatywną twoją pracę i czasami wdrożenie osób, czyli że wiesz, no jeżeli mamy datę po prostu, gdzie mamy wprowadzić datę, a wpiszemy tam jakieś słowa, no to wiadomo, to jakby nie przejdzie, więc jakby odpowiednie też jakby wytłumaczenie, wiesz, że jakby, że używamy to w taki sposób, tak wprowadzić, no jak do każdego po prostu jakiegoś narzędzia, czy do czegoś, żeby po prostu wprowadzać te osoby, a tak stricte już technicznie, tak stricte techniczne, to czasami wydaje mi się po prostu nietestowanie. W sensie, no bo to że ktoś zrobi i stwierdzi, nawet nie sprawdzić, co się stanie, jak wciśnie tam uruchom automatyzację, czy tam inne przyciski, i później się okazuje, że jednak nie wyszło tak, jak do końca. Tak, 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 tak. I tam nagle 40 tysięcy operacji, jakby wysłane maile do klientów i tak dalej. jakby już też takie słyszałem, że pomagałem w niektórych takich case'ach, że wiesz, że coś się stało. jakby ktoś kliknął i tak dalej. Więc tak, na pewno testowanie. Wiesz co, bo takie powtarzalne błędy to jest bardzo różnie, bo różne osoby są na różnych poziomach też już wdrożenia w same techniczne rzeczy czasami. Jasne. Że wiesz, że dla niektórych, ale tak już jakby z perspektywy takiej wdrożenia automatyzacji, to te, co na początku odpowiadam. Jasne, to mi się ta wydaje, odpowiedź tak. Mnie w pełni satysfakcjonuje. Mam dwa pytanka do ciebie na koniec ostatnie. Pierwsze to już takie luźne. Pierwsze to, jak byś mógł być jakimkolwiek zwierzęciem chcesz, to jakim byś był? Tutaj możesz robić krzyżówki, miksy, co ci się podoba? Okay, twoja kreatywność się ogranicza. Wiesz co, to jest tak, że kiedyś myślałem, że jestem sową,
Ale jakby ja nie jestem aż taki, nie jestem taki rozważny, że tak powiem, w sensie nie podejmuję tak, wiesz, tak dosłownie taka dostojna sowa i tak dalej, myślałem, że kiedyś jestem sobą, a teraz mi się wydaje, że jestem takim lwem w garniturze i w takich okularach, taki, wiesz, że jednak jakby wiesz, może coś jakby przeczyta, coś ten, ale jednak podejmuję to działanie, bo jakby ja mam coś takiego, że podejmuję działanie po prostu tu i teraz i jak podejmuję działanie, to wtedy się uczę, że po prostu jakby ja mam coś takiego, że jakby dużo chłonę tej wiedzy i staram się, ale podejmuję to działanie, wiesz, nie jest tak, że siedzę tam na przykład, zaczytam się na 10 godzin w danej książce i tak dalej, tylko staram się coś wdrożyć konkretnie, w sensie, że jeżeli coś przeczytam, no to okej, spróbujmy, może się sprawdzi, może nie, więc jakby tak mi się wydaje, że ten lew, że on tak, wiesz, on tak przyczajony, ale atakuje, nie, wiesz, nie, on cały czas nie czeka i tak mi się wydaje, że w taką stronę bym poszedł. Mega też cenna wskazówka moim zdaniem, bo wiele osób właśnie, nie wiem, cały czas nie ma takiej wiary chyba w siebie po prostu, że myślą, że nie mają wystarczającej ilości wiedzy albo czytają dla samego czytania, na przykład czego już w ogóle kompletnie nie rozumiem. W sensie rozumiem, jeżeli ktoś bierze książkę, która jest do tego, żeby przeczytać i się zrelaksować, ale nie rozumiem, jeżeli ktoś bierze książkę stricte jakąś marketingową, biznesową, gdzie jest jakaś wiedza i po prostu czyta dla czytania, a nic z tym nie robi. Tak. To są różne czasami przyczyny, bo niektórzy mają bariery psychicznie, bo słyszeli, że są niewystarczający i tak dalej. Dla niektórych to jest nawet forma prokrastynacji, że wiesz, że czytają, ale i myślą, że już w ten sposób działają, jakby, bo też różne są przyczyny, jakby. No ale tak jak mówisz, że najważniejsze jest po prostu postawić ten pierwszy krok, jakby zrobić tą pierwszą automatyzację, otworzyć jakieś narzędzie, otworzyć telefon, shortcuty, stworzyć konto na Make'u czy na jakichś innych i po prostu obejrzeć pierwszy film na YouTubie i po prostu zacząć już wdrażać. Super. I drugie moje pytanie to, gdzie osoby, które nas słuchają, mogą cię znaleźć, gdzie mogą znaleźć No Code Work, gdyby chcieli na przykład skorzystać z twojej pomocy przy jakichś bardziej skomplikowanych automatyzacjach w swoich biznesach? Pewnie. No to jakby tak jak już mówiłem, to na pewno jest kanał. Na YouTubie tam staramy się treści takie dłuższe, już edukacyjne wrzucać właśnie, żeby szerzyć ten no-code i automatyzację. Następnie mamy TikToka, LinkedIna w sumie, Instagrama mojego i firmowego. I tak właściwie zapraszam też do mojej dziewczyny, która tutaj właśnie jakby mówiliśmy o Julce. Julka ogólnie tutaj jeszcze na koniec powiem właśnie tworzy razem ze mną firmę. Ja dzisiaj tutaj występuję, żeby wam opowiedzieć. Ona zapewne, być może jak ją Robert zaprosi, to też wam opowie. Od tej strony, więc ona może bardziej opowiedzieć tak od strony takiej team lidera, zarządzania zespołu też w kontekście automatyzacji, więc w tą stronę, więc zapraszam też do niej. Więc tak, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok i coś jeszcze. Aha, i mamy firmowy na Twitterze, nasza Ola Marketing Manager też założyła na Twitterze coś. Tutaj przykładni twórcy online są wszędzie i o to chodzi. Tak, a to dzięki automatyzacjom właśnie, wiesz, że możemy na te kilka, jakby tworząc jedną treść, na przykład puścić na kilka platform po prostu. No i to jest piękny przykład. Ja ci, Mikołaj, jeszcze raz bardzo dziękuję za fajną i bardzo merytoryczną rozmowę. No ja na pewno wiem, że dzisiaj obejrzę twój webinar potem i będę jakieś skróty robił na iPhone'ie i na pewno bardziej zgłębię sobie ten temat, bo szczerze mówiąc, no otworzyłeś mi taką klapkę trochę, gdzie jak myślałem, że to musi być turbo skomplikowane, tak teraz myślę, że można fajnie, że można zacząć od tych łatwiejszych rzeczy i faktycznie porobić jakieś te prostsze scenariusze. Super, to bardzo się cieszę, no bo mówię też, jakby też staram się te treści edukacyjne jakby i po prostu pokazywać to, że to jest jakby możliwe, że możemy to wprowadzać jakby w każdej firmie i dla każdej osoby możemy to po prostu wdrożyć. Tak, to ja bardzo ci jeszcze raz dziękuję, a wam życzę, słuchacze, miłego dnia. Dzięki bardzo, hej, hej. Dziękuję ci za twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli uważasz ten odcinek za wartościowy i znasz chociażby jedną osobę, której może pomóc, to będę wdzięczny za udostępnienie. Ja ci dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!